Dzień doberek, reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Uwaga, uwaga, dotarliśmy na miejsce. Powoli zaczynamy się rozglądać po tych pięknych chatkach. Jarmark rozpościera się od ulicy Nawrót do ulicy... Nawrot. Nawrot do ulicy, pamiętasz jakiej? W tamtym kierunku. Innej. Innej. Sprawdzimy, jak dojdziemy do końca. Czapy są. Ja mam już czapkę. Ta, ale takiej nie masz. Założę się. O, albo takiej. Różne czapy, bransoletki, torebeczki, sweterki. O, rety, rety. O, są i rękawiczki. To już moje zainteresowania bardziej. Fajne, cieplutkie. Tylko może do vlogowania niezbyt poręczne. Miody różne. O, taki gryczany to fajny. Zresztą miody w ogóle dobre. Z kardamonem, imbirem i czekoladą. Jest taki mocno, mocno piernikowy, bym powiedziała. Ale chyba nigdy nie jadłam miodu połączonego. Dziękuję bardzo. O, szkoda, na kanapkę rozsmarowałeś, tak sam można jeść. Jaki zestaw? Zawracamy szukać Natki. Jakiś zakup tam chyba poczyniła. Jaką górską pamiątkę przywieziecie sobie z Łodzi? Kapcie. Ale to dla mojej mamy i dla mamy Matiego. No piękne pamiątki, yeah. Pamiątki dla rodziców. Dla mam. Z wycieczki. Tak, z wycieczki naszej, z naszego spacerku. Remko dzieło. Remko dzieło. Remko dzieło. I skarpety. O, zaczyna się jedzonko. A tu męskie grono się zagadało po drodze. A my lecimy dalej. O, i tu są jeszcze atrakcje dodatkowe poza stoiskami. Jest chałwa. Ręcznie robiona. Wszystko pięknie, świątecznie przystrojone. Tutaj cały jakiś wielki plac zabaw, pełen atrakcji. Jest kolejka przeurocza i karuzela i ramka, żeby sobie zrobić zdjęcie. O, tak, i świeże owoce w czekoladzie. I jedzie. Widzisz ją? Cała gruszka. I dzieci są w środku. Ja mam w środku tą ciuchcią. Juhu! Ale super! Ale fajnie, dzieci w środku. A tymczasem rodzice. Tu chwilę, uwaga, dziecka odwrócona. A tu takie pyszności znikają. Czy to jest dobre? Wiesz co, Ada? Dostaniesz jedno. Kinga dostanie jedną. Ja nie! No. Szkoda po prostu, żeby się nie spróbowali. To ja gryzka. Gryzka nie odpuszczę. Tutaj macie kiwi. Kiwi. Niam, niam. I gruszka. Pyszne. To daj, nie najfajniejsze masz. Takie kwastkowe. Proszę spróbuj gruszkę. Ale za nie chcę ci. Ale tak mówisz, może gruszka byłaby lepsza, nie? Faktycznie twarda. Tak na zimno. No, to zwykła gruszka, po prostu. Chyba nawet całą czekoladę złapałam. To ja porywam mojego partnera i jedziemy dalej. O, tutaj takie ładne są wiatraczki. I ramka, kochamuć. Wiecie, że wam nie odpuszczę zdjęcia, jak wiecie. Tak sobie patrzymy na tą karuzelę z ramkiem i Kinga mi uświadomiła, że tam jest druga, właśnie na górze w tym momencie. I ona sobie tak wjeżdża od samego dołu na górę, takie ławeczki. O, jocie. A tu mnie Natka właśnie poprawia. No bo jej wszędzie Majda. Oj, co to mi tu Majda. Dzięki. Majdan cały zabrałam. Bo ona jest Majdasem. A tu ciocia Natka wynalazła jeszcze chatkę całą, gdzie jest renifer. Są sanie Mikołaja. No i już będzie zaraz lecieć. Widzisz ją? Widzisz ją? Trzeba jej teraz nic, tylko zdjęcia robić. Już się ustawiła. Proszę bardzo. Pakujemy się do sań. W takim domu. Tata, chodź na sanie, szybko. Zapraszamy. No to pakujemy się do domku, nie? No. Do renifera. Dzień dobry, reniferku. Leciu, zapozować. Zobacz, gdzie jest aparat. Czekaj, żeby to te tygodnie... Jezu, reniferek. Przycupniemy tu? Sam usiądziesz? Do takiej łódzkiej ławce? Mocno trzeba się postarać. Oj.
Kinia jest w tej antykwariacie. Bardzo fajnym, jak coś tu jest spoko. Warto zajrzeć. O, chociaż ja tu widzę książeczki, to też zajrzę. O, dużo książeczek różnych ciekawych. Dalej mamy sery z Podhala. Produkty z Turcji, najróżniejsze. Takie klimaty. Tutaj obstawiam jakieś... A, wełna i bawełna. A właśnie też już patrzyłam z daleka. Oczywiście renifer na pierwszym miejscu. Tak, i znowu coś dla tej sroki. Zresztą ja nie lepsza, więc już się nie nabijam. O, bożanki. Cynamonu. Takie kokosowe. Ulala. A tu zamknięte. Biżuteria ze stali szlachetnej. Do strójnika będzie. Są takie bomby. I bum. O, przy okazji piękne niebo nad Łodzią dziś. Chociaż już tak całkiem mroźno. Mroźno, mroźnie? Mroźnie. Tutaj znowu miotki naturalne. Aż takie... Nie, tak fajnie, na spacer fajnie, fajnie. Magnez, jeszcze najróżniejsze. I aniołki. Ach, a tutaj taka słynna ławka z tuwiwem, można sobie usiąść. Właśnie wieczorem ma wszystko rozbłysnąć, tak? Na całej długości ulicy, cała Piotrkowska jest w dekoracjach, tutaj różne bramy. Pięknie jest. Tak. Odwracamy się. Tam też kawał drogi. Widzieliśmy już wszystkie stanowiska i atrakcje jarmarku otwarte do tej pory, ale nie do końca jeszcze możemy powiedzieć, że jarmark jest już odhaczony, zaliczony łódzki, bo jeszcze nie byliśmy na grzanym winku, a jest opcja dla dorosłych i dla dzieci, więc wybierzemy się oczywiście na tę dziecięcą. No tak. No. Prawda. Prawda. Potwierdzam. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Aroni? Nie ma Aroni. Tu jest dla dzieci, dla dorosłych? Tak. Jest bezalkoholowy. 20 zł. Uwaga, degustacja pierwszego grzańca w tym sezonie, tak myślę. Nie, raz było grzane wino, ale to takie domowe, a tak na jarmarku to się nie ten. Osobno trzeba policzyć. Tak. Ja też jeszcze sobie też masz? Mam. Też masz bezalko? Też mam bezalko, tak o. Dla dzieci tak. Takiego. Ale słodziutki. Ej, bardziej właśnie taki cierpki, fajny jak wino, w zasadzie ma posmak. Taki kwaskowy? Nie, włoski pycha. Zobaczymy jak kolejne recenzje, jakie mają miny. Polecamy spod wiatraczka. Tak, bardzo dobry wiatraczek, bardzo dobry. Potwierdzacie, chłopaki? Tak, Maćkowi też bardzo smakuje. Duży chłopak potwierdza. Jezu, jest takie cieplutkie, milutkie i w ogóle włoskie. Rafciu, gdyby był, to też by mu smakowało. Trzeba go tu zebrać. Jarmark się dopiero zaczął, także przyjedziemy jeszcze na pewno i was też zapraszamy. Jak tam? A wy macie inne kubki, my też mamy inne. Jakie macie inne? To mamy jakieś takie czarne. Jak wam smakuje? Wy nie stąd, to wam dali turystów. Tak. A teraz czekamy na podwózkę. Jedzie taki vlog, masowy pojazd właśnie.
I panowie wiozą, ale nie w tę stronę, panowie, tam jest jarmark. Jadą. I nas nie zabrali. Machamy papa. Nie złapaliśmy stopa. Musimy wracać do samochodów chyba. Osobiście bardzo nie polecam takich weekendów z przyjaciółmi, którzy mieszkają na co dzień daleko, bo to później tylko żal i pustka pozostaje. I tyle z tego. Kapcie no. Oddawać. Kapcie jeszcze, o! Jeszcze kapcie sobie życzę. Nie, jest po prostu. Ale było super cudownie. Wracają już Natka z Matim do Gorzowa niestety. No wzywają obowiązki, wzywają, a tak się fajnie w Lugmasy zaczęło i tak się cieszę, że taka możliwość była. Teraz mnie tutaj nie słyszą osobiście, więc powiem, że się bawiłam świetnie i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać.